Dzień dobry, a ja witam dzisiaj Państwa w Chopowie, gdzie powstało Stowarzyszenie Chopobabki, które mam zaszczyt dzisiaj reprezentować. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy kilku dziewczyn, które spotkały się w grudniu 2019 na debacie Kobiety mają głos w Żukowie, który był organizowany przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy, gdzie kilka dziewczyn połączyło swoje chęci, pomysły i chęć działania w pomysł na to, żeby założyć koło i wspólnie działać. A w styczniu 2020 miałyśmy już kolejnych 15 członki chętnych do wspólnego działania. Były to nasze sąsiadki, koleżanki. Dzisiaj aktualnie mamy 31 członki. Jesteśmy zróżnicowane i wiekowo, i pochodzeniowo. Mamy panie, które są też, które służą nam swoim doświadczeniem życiowym, pamiętają stare chopowo, pamiętają tradycje, zwyczaje, ale też mamy bardzo dużo świeżej i młodej energii. Jako koło staramy się realizować cele stowarzyszenia, działamy na rzecz mieszkańców Chopowa, chcemy aktywizować, integrować społeczność, dbać o cały dorobek kultury, który tutaj mamy, a mamy bardzo dużo zasobów, wspierać, kultywować tradycje, wspierać dzieci, ale też i rodziców, działać na rzecz rodzin, osób starszych i dużo tych projektów realizujemy, pomimo że jesteśmy świeżym i młodym kołem. To bardzo dużo mamy już na swoim koncie. Zrealizowaliśmy bardzo dużo projektów, tak też jak i powiatowych, gminnych, ale też swoich własnych, autorskich. Same chopobabki są to kobiety bardzo silne, dzielne, odważne, które wspaniale się uzupełniają. Każda z nas jest inna, każda ma swój talent, umiejętności, zdolności, ale wzajemnie się uzupełniamy, wspieramy, inspirujemy do działania. Wiemy, że zawsze możemy na siebie liczyć i taką postawę widzą też mieszkańcy i tym chcemy ich zarażać i też zapewnić o tym, że jesteśmy i zawsze mogą na nas liczyć i że razem jeszcze możemy więcej. Chopobabki to są cudne babki i są to kobiety na trudne czasy.